Witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Szanowni Państwo, proszę być tak bliżej. Nie, ale pan poseł teraz mówi. Jak pan poseł skończy? Panie pośle, czy mogę? A nie rozpoczęliśmy. Ja rozpoczęliśmy jeszcze. Proszę, będzie czas. Panie pośle, ale dosłownie tylko dwa pytania i stąd z mykami wam naprawdę nie przeszkadzam, tak? Kulturą to nie wszystkie. Szanowni Państwo. Przyszliśmy tutaj w imieniu mieszkańców miasta Białogard, ponieważ mieszkańcy Białogardu, zwrócili się o to, żeby powiedzieć. Proszę też mi powiedzieć, dobrze? Szanowni Państwo, przyszliśmy tutaj w imieniu mieszkańców Koszalina, ponieważ przyszli do nas i poprosili o pomoc w odzyskaniu Trybuny Obywatelskiej. Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj organizujecie Społeczną Trybunę Obywatelską, natomiast nie we wszystkich miastach. Chciałbym skromnie zauważyć, Panie Pośle, że w mieście Koszalinie mamy już Trybunę Obywatelską i kolejna nam jest naprawdę zbędna i jest nam niepotrzebna. Szanowny Panie Pośle, zwracamy się przede wszystkim do Pana z taką prośbą, że jeżeli Pan przyjeżdża tutaj do naszego miasta, do miasta Koszalina, na Społeczną Trybunę Obywatelską, a nie może Pan wpłynąć na swojego kolegę, partyjnego kolegę, Niesiłowskiego? Niestety. No właśnie, niestety na niego. Na swojego kolegę pana Krzysztofa Babińskiego, który to w wyborach samorządowych w 2010 roku miał hasło wyborcze zawsze blisko ludzi. I proszę Państwa, jak to się ma do dzisiejszej Trybuny Obywatelskiej? On ją zlikwidował. Jego pierwszym postulatem po wygranych wyborach było to, żeby znieść Trybunę Obywatelską z sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców Białogardu zwracamy się z prośbą o utworzenie tej Trybuny Obywatelskiej i do Pana, Panie Pośle. Panu dajemy taką oto Trybunę Obywatelską i mamy nadzieję, że na kolejnej sesji miasta Białogardu ta trybuna będzie postawiona i że mieszkańcy Białogardu będą mieli prawo głosu. Bardzo proszę, to jest dla Pana. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Mamy taką. Dziękujemy. Natomiast chcielibyśmy jeszcze, korzystając z okazji, wiemy, że pan Mirosław Skórka jest kojarzony z piłką nożną, jest trenerem, byłym trenerem, a pana partyjny kolega, pan Jan Tomaszewski, ostatnio powiedział, że nie będzie kibicował reprezentacji Polski, tylko wybierze się na mecz z Niemcami. Reprezentacji nie. Dlatego, szanowni Państwo, młodzi demokraci ufundowali dla pana i dla pana kolegi partyjnego, Jana Tomaszewskiego, bilet. Bardzo kosztowna inwestycja, ale dla Prawa i Sprawiedliwości nawet jesteśmy w stanie tyle pieniążków przeznaczyć. Bardzo proszę. To jest dla pana bilet. I chcielibyśmy panu życzyć wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy. No wam też życzymy dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia i naprawdę, panie pośle, zwracam się jeszcze raz, proszę utwórzcie tę Trybunę Obywatelską, ponieważ mieszkańcy chcą wiedzieć, co się dzieje w mieście. Chcą wiedzieć, a nie wiedzą, tak? I to tylko i wyłącznie przez pana kolegę. Znaczy, panu życzę. Ale niech dla pana dotrzymuje obietnic, a nie tu będzie chodzić. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dziękuję. Pan się bardziej przyda. Do widzenia. Dziękuję. To zawiesza. Oczywiście możemy się różnić, ale to jest w ramach demokracji, to jest spór w ramach demokracji, to jest dozwolone. I to jest demokratyczne i tak to przyjmujemy.